20:30. O temacie w pewnym sensie urlopowym, o piłce nożnej, o filmach, o współczesnej polszczyźnie, o historii, o sztuce, o teatrze, o wszystkim z kulturą. Dzień dobry Państwu, Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Dokładnie dziś przypada 120. rocznica urodzin Józefa Mackiewicza, pisarza, publicysty, autora reportaży, uważanego często za najbardziej niezłomnego antykomunistę w środowisku polskiej powojennej emigracji, jednego z pierwszych świadków pierwszej ekshumacji grobów katyńskich dokonanej jeszcze przez Niemców. Świadka historii przede wszystkim jej bolesnych, a często też tych niejednoznacznych zaułków. Dziś również zakończyła się międzynarodowa konferencja naukowa Jedynie prawda jest ciekawa. Dziedzictwo Józefa Mackiewicza w 120. rocznicę urodzin, zorganizowana w sali kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej przez Instytut Pamięci Narodowej pod patronatem marszałek Sejmu pani Elżbiety Witek i między innymi pod naszym dwójkowym patronatem medialnym. Ze mną w studiu są dr Małgorzata Ptasińska z Instytutu Pamięci Narodowej, odpowiadająca za organizację tej wspomnianej konferencji i za organizację też towarzyszącej jej wystawy. Dzień dobry pani. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Oraz jest z nami profesor Włodzimierz Bolecki z Instytutu Badań Literackich PAN, którego wystąpienie o głównych problemach twórczości Józefa Mackiewicza rozpoczęło wczoraj konferencję. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Prelegenci z innych miast, z Krakowa, Poznania, Lublina, rozjechali się już po zakończonych obradach do domów, ale pozwolę sobie przywołać później również wypowiedź profesora Adama Fitasa z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To za chwilę. Natomiast przede wszystkim chciałam zapytać o ten program. Pani Małgorzato, kiedy spojrzy się na ten dwudniowy cały program listy referatów, bez trudu można dostrzec takie zasadnicze obszary badawcze związane z Mackiewiczem, które jakby w tej konferencji zostały zarysowane. No i to jest tak, postawa antykomunistyczna i takie wątki sowietologiczne w jego twórczości. To po pierwsze, od tego rozpoczęto konferencję. Świadectwa dotyczące zbrodni katyńskiej, czyli to chyba, co w świadomości takiej społecznej najszerszej jest najbardziej znane, oraz odczytania w perspektywie literaturoznawczej. No i na koniec taki najskromniejszy fragment, recepcja za granicą, to takie zwieńczenie konferencji dzisiaj na koniec dnia. Czy to są faktycznie te obszary badawcze, w których dzieje się najwięcej w tej chwili, jeśli chodzi o odbiór Mackiewicza, o badania nad Mackiewiczem? Chciałam zaznaczyć, że ta konferencja miała przede wszystkim charakter interdyscyplinarny, dlatego że spotkali się historycy, literaturoznawcy i był to najlepszy moment, żeby spróbować czy podsumować, czy porozmawiać o tych najważniejszych tematach, które związane są z twórczością, z życiem Józefa Mackiewicza. Myślę, że jest pewnie niedosyt, dlatego że mieliśmy albo tylko dwa dni, albo aż dwa dni, ale nie było możliwości zaproszenia jeszcze wielu znakomitych osób, które zajmują się twórczością Józefa Mackiewicza i nie było też czasu, żeby pewne elementy dotyczące tych wątków historycznych, ale również i polityki poruszyć. Dlatego, że jak powiedziałam, no niestety czas, miejsce też zorganizowania konferencji spowodowały, że postanowiliśmy wybrać te wątki z twórczości, z życia, które wydawały nam się najbardziej zasadne. W związku z tym wprowadzenie do konferencji zostało uczynione przez czterech wybitnych znawców twórczości Józefa Mackiewicza i też miał charakter właśnie interdyscyplinarny, tak, i troszeczkę prowokujący. Tak, to na pewno. Myślę, że do tych prowokujących wątków jeszcze później dojdziemy. Pierwszy głos zabrał literaturoznawca, profesor Bolecki, ale później też historycy wystąpili i mam wrażenie, że właśnie też organizator konferencji, czyli Instytut Pamięci Narodowej, jednak gdzieś ten wątek historyczny być może mocniej eksponował, te wątki literaturoznawcze były dzisiaj
na szczęście też zaznaczone, a ja bym chciała zapytać o pana profesora wystąpienie. Zwrócił pan w pierwszej kolejności uwagę na odrębność i osobność Mackiewicza, że właśnie nie da się go wpisać, powiedzmy, w taki jeden szeroki nurt badań nad literaturą migracyjną, nad postawami, tylko że właśnie on jest bardzo osobny. Też przytoczył pan taki rodzaj autoprezentacji Mackiewicza, rozpoczynający się od narodowość antykomunista. Tak, to prawda. Józef Mackiewicz jest pisarzem i pozostanie pisarzem odrębnym, w tym sensie, że jego, po pierwsze, zainteresowania wyróżniały go na tle innych pisarzy. Po drugie, jego metoda też zdecydowanie szła często pod prąd, bo pisarz, który formułował w połowie XX wieku credo jedynie prawda jest ciekawa, no rzucał jednak bardzo mocne i prowokacyjne wyzwanie tym wszystkim konwencjom uprawiania literatury, czy tym wszystkim poetykom i programom literackim, które z prawdą niewiele chciały mieć do czynienia. Raczej lokowały literackość w obszarze wyobraźni, w obszarze swobodnej gry językowej, konwencjami i tak dalej, i tak dalej. Co oczywiście w niczym nie zmienia faktu, że taka jest istota sztuki, opiera się na grze, na kreacji, konwencji. Tak, ale pytanie, dlaczego Mackiewicz taką formułę znalazł? I tutaj dopiero się zaczyna ciekawa sprawa. Otóż Józef Mackiewicz różnił się od wielu swoich współczesnych, szczególnie pisarzy czy artystów, ale także uczonych, tym, że po pierwsze miał inne doświadczenie. On miał osobiście jako człowiek inne doświadczenie niż większość artystów, pisarzy, w ogóle Polaków z Polski centralnej czy z generalnej guberni, bo wywodził się z Kresów. Jego doświadczeniem była podwójna okupacja Kresów, na których pierwszą okupacją była okupacja sowiecka. I drugą rzeczą, która go całkowicie różniła od wszystkich i do dzisiaj różni, między innymi z tej różnicy powstała ta formuła jedynie prawda jest ciekawa, to, że był świadkiem odkrywania grobów katyńskich. Mieliśmy trzech pisarzy o znanych nazwiskach. Pierwszym był Getel, drugi Skiwski, trzecim Józef Mackiewicz. Skiwski nie pozostawił nic po swojej wizycie, czy świadectwa żadnego nie zostawił. Przynajmniej ono nie jest znane. Getel owszem. No, ale najważniejsze świadectwo zostawił Józef Mackiewicz nie tylko w sensie dosłownym, w sensie raportów, w sensie zbierania później po latach materiałów, rozmów z innymi świadkami, ale przede wszystkim z tego względu, że z masakry katyńskiej, z tego, co zobaczył w lesie katyńskim, uczynił bardzo ważny składnik swojego światopoglądu i ten temat zbrodni katyńskiej, czyli jakby mówiąc słowami Józefa Mackiewicza, istota bolszewizmu, istota komunizmu, którą on zobaczył w tym ludobójstwie, stała się częścią, podstawową częścią jego światopoglądu literackiego. Kiedy uczestniczyłam w tej konferencji, miałam wrażenie, że oglądamy Mackiewicza, jego twórczość w takiej jakby trójkątnej konstelacji: literatura, polityka, historia. I właśnie oczywiście pewnie te wierzchołki różnie można by ustawiać. Mam wrażenie, że cały czas tym wierzchołkiem szczytowym jest polityka. Być może wynika to właśnie z tego doświadczenia, które przywołał pan profesor, i z tego poświęcenia ogromnej pracy dążeniu i drążeniu tematu komunizmu, jego pewnych zwycięstw, które przerażały
Mackiewicza, czy takiego rozlewania się po świecie, tak? To też był jego jakiś, nie tyle może temat właśnie literacki, co temat jego zainteresowania. To od polityki w wieku XX uciec nie można. Wszystko jest polityką. Ale może doprecyzujmy, bo ja podkreślam, w moim najgłębszym przekonaniu Józef Mackiewicz jest pisarzem antypolitycznym. Antypolitycznym. Nie apolitycznym, tylko antypolitycznym. Dlaczego? Przyznam, że to mnie zaskoczyło, jak mówił to pan wczoraj. No to się cieszę. To się cieszę, bo w ten sposób myślę, że naruszam czy kruszę jakiś wizerunek pisarza, który został wytworzony. Józef Mackiewicz nie zajmował się bieżącą polityką. Nie zajmował się żadnymi partiami, nie miał zamiaru zmieniać ustrojów politycznych. On na politykę patrzył jak na część życia duchowego, intelektualnego, no pewien rodzaj idei, którym się kierują ludzie. Trudno to nazwać działalnością polityczną, ale najważniejsze było co innego. On przez całe życie podkreślał, że wiek XX jest wiekiem bałwochwalstwa polityki, a polityka odgrywa koszmarną rolę w wieku XX, ponieważ jest źródłem największych nieszczęść XX wieku. I co więcej, polityka weszła tak głęboko w obszar ludzkiej psychiki i w obszar kultury, że te obszary, które powinny być zarezerwowane dla wolności człowieka, dla spontaniczności, przede wszystkim dla prawdy, zostały przez politykę wykrzywione, zdeformowane. To jest ten jego charakterystyczny i często przywoływany przykład. On nie używał określenia poprawność, ale to, co dzisiaj jest polityką, to jest zawsze jakąś poprawnością, czyli odejściem od tego, że coś jest w sposób neutralny, jest jakiś fakt, a wejście w obszar, czy to jest słuszne, a kto to mówi, a co z tego wyniknie. A Józef Mackiewicz mówi tak, no dobrze, ale jeżeli hitlerowiec powie, że krzesło jest krzesłem, to nie jest krzesło? I to jest ten jego sposób widzenia rzeczywistości. Gdzie są fakty? Faktów nie ma, bo zostały zamienione na polityczne interpretacje. Prawdy nie ma, bo jest tylko to, co dla kogoś jest wygodne. Za chwilę jeszcze bym chciała o to zapytać w odniesieniu do twórczości literackiej, natomiast mam takie wrażenie, że niewielu prelegentów tak w pełni, nie wiem, czy podzieliłoby, czy jakby przyjmuje również ten sam punkt widzenia na twórczość Mackiewicza, czy na jego postawę. Jakie jest pani odczucie, pani doktor? To wydaje mi się, że tutaj należałoby zapytać przede wszystkim badaczy, którzy wypowiadali się wczoraj. Natomiast ja chciałam zwrócić uwagę, że rzeczywiście Józef Mackiewicz, który po II wojnie światowej pozostał na emigracji, on nie brał udziału w żadnym życiu politycznym. Nie widzimy, czy na łamach kultury, czy wiadomości, czy później Gwiazdy Polarnej, czy Tygodnika Polskiego, nie widzimy żadnych tekstów, które odnosiłyby się do dyskusji, które zżerały to życie emigracyjne. On nie głosował za żadną partią, prawda? Za żadną też koterią emigracyjną. Ale on się tym nie interesował. Dla niego ta prawda była ważna i to, na czym się koncentrował, co jest w zasadzie moim zdaniem dość istotne, o czym zapomnieli ci emigranci, którzy zostali na tej emigracji niepodległościowej, że jeśli nazizm już był passé, to mieliśmy cały czas do czynienia z komunizmem. I trzeba było uświadamiać, czym ten komunizm jest. I on do tego fantastycznie się przygotowywał. Ja chciałam jeszcze zwrócić uwagę, że każda z tych jego książek wydana w wielkich powieści, to jest tytaniczna praca źródłowa. To nie jest tak, jak wczoraj... Historyka. To nie jest tak, jak wczoraj zostało powiedziane, że pisarz i że to jest troszeczkę dużo w tym fikcji. Nieprawda. Są wstępy przecież również takie historyczno-literackie i jest korespondencja. Z tej korespondencji, która jest zgromadzona
część została opublikowana, ale część jest cały czas pozostaje w Muzeum Polskim w Rapperswil, możemy widzieć jego pracę tytaniczną, zbieranie źródeł. Zresztą, kiedy zajmował się zbrodnią katyńską, to przecież pracując w tym biurze studiów drugiego korpusu, gromadził materiały też historyczne. Te relacje, które napływały, które były gromadzone już od nieludzkiej ziemi. I on z tego wszystkiego, to wszystko brał później pod uwagę i gromadząc te dokumenty, był świetnie przygotowany, jeśli chodzi o przesłuchanie podczas tej amerykańskiej komisji Maddena, która mu podziękowała właśnie dlatego, że on nie tylko widział te groby i był na miejscu, ale oprócz tego on w fantastyczny sposób wywnioskowo udowodnił, że tą zbrodnię dokonali bolszewicy. On też był znakomitym reportażystą, pan profesor też o tym wspominał. Ja myślę, że gdybyśmy szukali jakichś takich ścieżek, którymi można byłoby współczesnych, nowych słuchaczy również, ale czytelników poprowadzić do Mackiewicza, to właśnie ta ścieżka współczesnego zamiłowania do reportażu, wielkiej przecież popularności tego gatunku, sięgnięcie do Mackiewicza i zobaczenie, jak on potrafi właśnie korzystać ze źródeł i dokumentacji, to myślę też byłaby bardzo ciekawa lekcja. Tak, on zresztą w dwudziestoleciu międzywojennym zwiedził całą Wileńszczyznę i Kowieńszczyznę, ale też również jeździł po Polsce. I te reportaże, które publikował na łamach Słowa, opisywały jego wizję, jego obraz życia Polaków. Wczoraj padł również zarzut, że on był przeciwko dwudziestoleciu międzywojennym. To nieprawda. On po prostu między innymi opisywał absurdy biurokracji. Czy my teraz też nie mamy do czynienia z absurdami biurokracji? On pokazywał, krytykował to, co jest niewłaściwe. Pokazywał też niezbyt udaną politykę ówczesnych władz wobec Kresów polskich, tak? Wątek nacjonalizmu i tego właściwie antynacjonalizmu u Mackiewicza to był kolejny bardzo interesujący wątek wczorajszego dnia obrad. To znaczy, że Mackiewicz nie tak bardzo właśnie po narodowości się identyfikował, co pan profesor użył tego sformułowania, był krajowcem. Tak? To ta idea krajowości, kraju. Tak, idea krajowa to była idea, którą stworzyła polska szlachta w XIX wieku. Była to odmiana tak, lokalnego patriotyzmu. Ta idea odżyła na początku XX wieku, a w latach 30., w końcu lat 30., krajowców skupił wokół siebie Józef Mackiewicz w wydawanej przez siebie, przez rok zaledwie, gazecie codziennej. O co chodziło? No, chodziło o to, że Józef Mackiewicz specyfikę Wileńszczyzny i Kresów widział w tym, że był to obszar zamieszkiwany przez różne narody. Narody, które kiedyś żyły ze sobą w zgodzie w tradycji pierwszej Rzeczypospolitej i to, co go uderzyło jeszcze jako właściwie młodzieńca, młodego człowieka, to, że na początku XX wieku ten rodzaj wspólnoty, w którym był wychowywany, wspólnoty między, czy ponadnarodowej, no w każdym razie takiej wspólnoty... Terytorialnej trochę. Terytorialnej, ale ta terytorialna wspólnota miała jeszcze jedno wtedy dla niego cechę, mianowicie nikt na nikogo nie patrzył przez okulary narodowości. No, ktoś był Ukraińcem, ktoś był Niemcem, ktoś był Żydem, ktoś był Polakiem, Białorusinem, Litwinem. Był i już, ale liczyli się ludzie. To było najważniejsze. No, ale wiemy, że na przełomie XIX i XX wieku rozmaite partie i ruchy opierają się właśnie na rozmaitych nacjonalizmach. Zresztą Mackiewicz bardzo ciekawą tezę sformułował, że nacjonalizm litewski był wzorowany na nacjonalizmie polskim, narodowej demokracji głównie. Ale zmierzając do pytania, które pani postawiła. Otóż dla Mackiewicza nacjonalizm przede wszystkim deformuje relacje między ludźmi. Po drugie, nacjonalizm stał się politycznym instrumentem zarówno w Rosji bolszewickiej, jak i w III Rzeszy, instrumentem do konfliktowania ludzi.
do napuszczania ich na siebie, no dokładnie napuszczania na siebie narodów. I wreszcie nacjonalizm jako składnik komunizmu był tym według Mackiewicza instrumentem, czy tym składnikiem, który spowodował, że bolszewicy potrafili odkrawać z tej całej wspólnoty międzynarodowej po plasterku każdą narodowość, podsuwać im rozmaite rozwiązania. Przecież wyhodowano w ten sposób, stworzono i wyhodowano Białoruską Republikę. Odrodzenie białoruskie miało miejsce w latach 20. Było organizowane przez Sowiecką Partię Komunistyczną, no, po to, żeby rozsadzić Rzeczpospolitą i od środka, i zaatakować ją zewnątrz. To samo było z Litwinami. I Mackiewicz razem z krajowcami stworzył piękną konstrukcję, można ją nazwać utopijną, ona na pewno była utopijna, ale to była konstrukcja następująca. Nie jest ważne, co do kogo należy. Ważne jest terytorium, które jest podstawą wspólnoty. I ta wspólnota ma wspólną kulturę, wspólną historię. Zatem dbałość o ziemię, o kraj jest tym czymś, co powoduje, że ludzie różnych narodów mogą żyć razem i mogą odnajdywać się w czymś innym niż tylko interesy własnych narodów, a zwłaszcza, że te interesy były zawsze reprezentowane przez konkretne partie polityczne. I jeszcze chciałam dodać, że to jest o tyle bardzo ważne, że to jest odpowiedź na ten problem między Rosją a Niemcami. Mhm. To było to lekarstwo, tak? Tak. To była ta idea, która niestety nie została podchwycona na początku II wojny światowej, a była szansa. Zresztą wydaje mi się, że to jest też jedna z tych bardzo takich aktualnych, żywych myśli Józefa Mackiewicza, do której właśnie współcześni badacze, myślę, mogliby się z powodzeniem odwoływać. Na taki filtr polityczny w odbiorze twórczości Józefa Mackiewicza zwracał też uwagę profesor Adam Fitas, z którym rozmawiałam chwilę po zakończeniu konferencji. Już profesor Belecki w swojej słynnej monografii Ptasznik z Wilna o Józefie Mackiewiczu pisał, że ta recepcja, która przebiegała bardzo szybko i gwałtownie po upadku cenzury, chociaż oczywiście Mackiewicz też był wydawany w drugim obiegu, ta recepcja właśnie jest absolutnie niewystarczająca. Głównie była skupiona na sprawach historycznych, politycznych, związanych z biografią Mackiewicza, natomiast dostrzeganie różnych walorów jego prozy z punktu widzenia literaturoznawczego było odkładane gdzieś na bok. Poza tym w ostatnich dziesięcioleciach ukazało się wiele tekstów, nowych tekstów Mackiewicza, które wydaje z benedyktyńską cierpliwością wydawnictwo Kontra w Londynie. I ono zmieniło tę perspektywę o źródła, nowe źródła, które sprawiają, że Mackiewicz dzisiaj to jest inny Mackiewicz i inna spuścizna niż tę, którą znaliśmy tylko w końcu lat 80. ubiegłego wieku. Ale nowe teksty, które dostajemy, to nie są nowe powieści czy nowele, tylko jednak to są teksty o takim charakterze może nie czysto publicystycznym, ale jednak mające wyraźny temperament polityczny. Tu bym się nie zgodził do końca, ponieważ na przykład jeśli chodzi o nowelistykę, to taki tom, który wyszedł, Tajemnica żółtej willi i inne opowiadania, to są świetne takie nowele wspomnieniowe, które uzupełniają ten wizerunek Mackiewicza jako mistrza małej formy prozatorskiej. Ale oczywiście ma pani rację pod tym względem, że głównie uzupełnione zostały te komponenty twórczości Mackiewicza, jeśli chodzi o publicystykę, o epistolografię i nadal będą, myślę, jeszcze uzupełniane, bo w planie są kolejne tomy do wydania korespondencji Mackiewicza i one na pewno uzupełniają, poszerzają tę wiedzę taką kontekstową dotyczącą pisarza. Niemniej jednak chciałbym zwrócić też uwagę na to, że Mackiewicz właściwie wszystkim, co pisał, przykładał uwagę do pióra, więc nie tylko powieści świadczą o jego wartości literackiej, ale także taka często krytykowana ze względu na tą kontrowersyjność poglądów, czy
wyostrzony antykomunizm, jego publicystyka, nawet w kręgach emigracyjnych często bagatelizowana czy deprecjonowana. Mackiewicz powinien być odkryty przez literaturoznawców, którzy używają trochę nowych narzędzi też metodologicznych. Zwróciła na to uwagę w ostatniej monografii dotyczącej twórczości pisarza Katarzyna Bałżewska, pisząca o przestrzeniach totalitarnego zniewolenia. I w tej książce autorka stawia pewne nowe tezy dotyczące świata przedstawionego w twórczości Mackiewicza. Zwraca uwagę na rolę roślin, zwierząt, klimatu, pewnych innych aspektów pejzażu niezwiązanych z człowiekiem albo przynajmniej towarzyszących tylko człowiekowi. Także zwraca uwagę na sensualną perspektywę, na to, że Mackiewicz jest pisarzem, który operuje różnymi zmysłami, łączy je i zwraca uwagę na też takie aspekty związane z tym, co głosi współczesna ekokrytyka, dopuszczenie do głosu właśnie tych innych podmiotów poza człowiekiem, na pewną jakąś taką, tego nie mówi już, ale można dopowiedzieć, perspektywę współhumanizmu, którą Mackiewicz jakoś antycypuje. On był w swojej twórczości jednym z pierwszych rzeczników idei ekologicznej, że człowiek nie jest sam na tym świecie i te elementy inne, pozaludzkie są bardzo istotne. Jak pisał o tym swoim słynnym patriotyzmie pejzażu, to właśnie miał na myśli opiekę nad całym pejzażem. Na tym polega patriotyzm, na tym polega miłość ojczyzny, a nie tylko na wpatrzeniu w człowieka i eksponowaniu szczególnemu tylko perspektywy ludzkiej. Ta wrażliwość na przyrodę, czy ta ekowrażliwość, można powiedzieć, mistrzostwo w formie reportażowej, czy idea krajowa, myślę, że to są te wątki, które cały czas rozpalają, czy mogą rozpalać współczesnych czytelników, badaczy. Oczywiście to również było podnoszone podczas dzisiejszej dyskusji kończącej konferencję. Warto zwrócić uwagę, że stosowanie tych współczesnych metod, czy optyk literaturoznawczych, pojęć takich jak na przykład ekologia, czy ekopoetyka, to wymaga dużej ostrożności w odniesieniu do dzieł już minionych, ponieważ żebyśmy nie popadli w jakiś anachronizm drastyczny, albo żeby nie interpretować dzieła przeciw autorowi. Na koniec ja bym chciała jeszcze wrócić poniekąd do początku, do tych obszarów aktywności, działalności Józefa Mackiewicza. Myślę, że one też dobrze się odzwierciedlają na wystawie, która towarzyszy konferencji, czy towarzyszyła, i do 8 kwietnia można ją jeszcze oglądać w gmachu parlamentu, a później ona będzie podróżować. Tam poprzez jakby koleje biograficzne pokazuje pani również te obszary działalności i zainteresowań Józefa Mackiewicza. Tak, starałam się w tym układzie takim chronologiczno-problemowym pokazać i życie, i twórczość Józefa Mackiewicza, i pokazać go jako po prostu takiego normalnego człowieka i również jako bardzo zgraną, wyśmienicie współgrającą parę, Barbara Toporska i Józef Mackiewicz. A było to możliwe dlatego, że korzystałam z archiwów Muzeum Polskiego w Rapperswil. Zdjęcia, które zostały wykorzystane, pochodzą zarówno od rodziny Józefa Mackiewicza, ale w większości właśnie ze spuścizny, która jest deponowana w Muzeum Polskim w Rapperswil, i one są bardzo istotne. Odkryłam korespondencję nieprawdopodobną między Barbarą Toporską a Józefem Mackiewiczem, która uważam, że powinna być opublikowana właśnie w takiej serii. Jest też to taka seria par małżeństw, bardzo ciepła, pełna miłości, to też wzruszająca. Jest para, która zasługuje na książkę, mam wrażenie. Oczywiście. I tutaj waga jest jeszcze tych archiwów, z których powinniśmy korzystać, bo mamy twórczość, mamy książki opublikowane, tomy też korespondencji dzięki pani Nie Karsow, ale mimo wszystko powinniśmy jeszcze zaglądać do archiwów, do Maison Lafitte, do Muzeum Polskiego w Rapperswilu, myślę, że również do Biblioteki Polskiej w Londynie, gdzie znajdujemy korespondencję Mackiewicza z różnymi osobami, i dopiero całość, przejrzenie tych spuścizny da nam obraz dotyczący nie tylko jego twórczości jako pisarza, ale również jego zainteresowań i myślę oddziaływania Mackiewicza na środowiska, na osoby, z którymi on współpracował. Jeszcze jest taki jeden wątek, to tutaj jest współpraca z pisarzami, ze środowiskami rosyjskimi.
niemieckimi, dość ważna, zwłaszcza tutaj w kontekście pojednania polsko-niemieckiego, jego udział między innymi w tam seminarium w Tybince w 56 roku. Będziemy na pewno do tych wszystkich tematów wracać w takiej cyklicznej audycji, co drugi poniedziałek w Kontrze, audycja poświęcona patronowi tego roku, czyli Józefowi Mackiewiczowi. W najbliższy poniedziałek z profesorem Tadeuszem Wolszą Dorota Gacek będzie rozmawiać o świadectwach zbrodni katyńskiej. No, to jest przecież pierwszy tydzień kwietnia, które pozostawił nam Józef Mackiewicz. Jeszcze dziś w Strefie Literatury o 21.30 o antykomunizmie Józefa Mackiewicza z Pawłem Chojnackim porozmawia Wacław Cholewiński. Będziemy wracać do wszystkich, myślę, tych wątków, które pojawiły się w naszej dzisiejszej rozmowie. Moimi państwa gośćmi byli dr Małgorzata Ptasińska z Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Oraz profesor Włodzimierz Bolecki z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję serdecznie. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Ja państwu również dziękuję za wspólnie spędzony czas.